Panie Michale, od zawsze kojarzył się Pan z działalnością w Mosirze. Na czym polega Pana codzienny zakres obowiązków? Zaskakujące pytanie na dzień dobry. Nie no, fakt, trochę lat minęło. 91 rok, wrzesień, czyli teraz będzie kolejna rocznica mojej pracy, najpierw w Mosirze, teraz w Mosirze. Zakres obowiązków, no, dość szerokie spektrum. Poza jak gdyby kwestią stadionu tutaj, tam bieżącą, codzienną, dodatkowo dochodzą jeszcze te boiska, które posiadamy, siłownie zewnętrzne. Aczkolwiek od siłowni zewnętrznych i od skateparku jeszcze jest Łukasz Iwanicki, który teraz na co dzień to dogląda. A tak, to trudno tak jednoznacznie odpowiedzieć. No. Wiele rzeczy z różnym skutkiem. To teraz skupmy się na klubie. Jak wygląda współpraca z naszym klubem jastrzębskim? Z tego co wiemy, już jako dziecko chodził Pan na mecze GKS-u, a teraz może Pan wszystko widzieć z tej najbliższej perspektywy. No wie Pani co, to jest zupełnie inaczej. To faktycznie pamiętam jeszcze mecze na Kościelnej. 88 rok, awans do pierwszej ligi, czyli tej wyższej klasy rozgrywkowej. Potem mecze już tutaj na stadionie, gdy zacząłem pracę, w tym mecze międzypaństwowe, które były rozgrywane. Współpraca, no to są jak gdyby takie dwa spójne elementy, tak? Choćby z tego względu, że wcześniej szkółka piłkarska, która była z nami powiązana w Mosirze, która powstała w 91 roku, no też była jak gdyby ukształtowana pod przekazywanie jak największej liczby zawodników do GKS-u, prawda? Żeby ci wychowankowie mieli zapewnioną kontynuację kariery. I to był taki jeden z podstawowych elementów. Natomiast no, później to już kwestie bezpośrednio związane, nazwijmy to, z uwarunkowaniami logistyczno-technicznymi, czyli organizacja treningów, bazy, zaplecza, plus organizacja już meczy. No, obojętnie, czy to była Liga Okręgowa na początku, po upadku starego GKS-u, czy później już trzecia liga, druga, no i pierwsza w tym ekspresowym tempie. Poszczególne awanse wiążą się z różnymi wymogami, stawianymi również pod kątem technicznym, przez coraz to wyższe ligi, na których jesteśmy. Z czego wynikają tak jakby te decyzje o zmianach? Wszystko to się sprowadza do tak zwanego podręcznika licencyjnego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Kilka lat temu powzięto taką decyzję, nazwijmy to, żeby usystematyzować pewne realia dotyczące nie tylko finansów klubów, procesu szkolenia dzieci i młodzieży, czyli jak gdyby tego zaplecza grup młodzieżowych, ale także infrastruktury, która jak gdyby no, ma być odzwierciedleniem XXI wieku. Dysproporcje z roku na rok są coraz mniejsze, z tego względu, że PZPN dąży do tego, żeby w najbliższym czasie nie było dużego przestrzału, jeśli tak można kolokwialnie powiedzieć, między nawet drugą ligą a ekstraklasą. Widzimy, co się dzieje w przypadku klubów, które uzyskują awans sportowy, a nie mają swojej bazy, choćby Sandecja z ostatniego sezonu w Lotto Ekstraklasie. Stąd te przepisy no, są coraz bardziej, można powiedzieć, drastyczne pod względem administratora obiektu, czy też pod względem finansowym, no ale zmierzają do tego, żeby poziom zarówno dla klubu, jak i dla odbiorców, szczególnie dla kibiców, był naprawdę na wysokim poziomie. No, podobnie rzecz ma się w siatkówce. No, organizacja meczów Ligi Mistrzów na hali też wiąże się ze specjalnym procesem, który wynika z podręcznika Związku Siatkarskiego i też przyjeżdża supervisor, czyli taki, nazwijmy to, delegat, tak jak z PZPN-u, i też wszystko dokładnie obserwuje. No a jest to tak gruby podręcznik z detalami, ze szczegółami. No, w naszym przypadku, jeśli chodzi o podręcznik licencyjny, no powiedzmy sobie szczerze, udało nam się to spełnić i pod względem infrastruktury, przepraszam, no wypadliśmy na taką silną czwórkę w ocenie szkolnej, bym powiedział. Chciałabym teraz troszeczkę przybliżyć ten temat, mianowicie na jakim etapie przygotowań już teraz jest nasz stadion, jeżeli tyczy się przygotowań do rundy jesiennej, to znaczy co już udało się zmienić na naszym stadionie miejskim? Wow, dużo by wyliczać. Zrobiliśmy wszystkie zalecenia w drugiej lidze w miarę szybko, ekspresowym tempie, chociaż tak naprawdę to już wcześniej
zaczęliśmy pewne prace modernizacyjne, choćby w budynku, czego na co dzień nie widać, typu zaplecze, szatnie. No, nie powiem, że byliśmy jak gdyby pewni tego awansu do drugiej ligi, ale no, chcieliśmy mieć pewien jak gdyby taki czasokres swobodny, że nie musimy tego robić bardzo, bardzo szybko, tylko spokojnie, dokładnie, a w większości robiliśmy to z tutaj swoimi pracownikami, którym chwała za to, że te zadania zostały tak świetnie zrealizowane. Sami żeśmy projektowali remonty szatni, te pozostałe jakieś tam aspekty. No wiadomo, że główne środki poszły na to, co musieliśmy kompletnie zmienić, czyli nagłośnienie profesjonalne, zakup systemu ze Sportdaty do sprzedaży elektronicznej biletów i karnetów. Udało nam się też częściowo te siedziska na głównych trybunach pod dachem wymienić, wymiana ogrodzenia. No i ze względów bezpieczeństwa przede wszystkim nowy monitoring. Na koniec chciałabym zapytać, co jeszcze przed nami? Co jeszcze się zmieni na stadionie? Czym będziemy zaskoczeni? Cały czas coś robimy, zmieniamy. Ostatnio zmieniliśmy troszeczkę funkcjonowanie kas. Zostały zamontowane barierki przeciwtłumowe, żeby można było spokojnie dochodzić. Przestawiliśmy, mówiąc brzydko, okna w kasach, żeby ułatwić sprzedaż biletów, przemieszczanie się przez korytarze naprowadzające kibiców. No i z tych takich najważniejszych rzeczy, no to kwestia oświetlenia, tak? Co jest jak gdyby dla nas podstawowym wymogiem licencyjnym. O oświetleniu zaczęliśmy już myśleć w zeszłym roku, kiedy zespół się świetnie prezentował. Także można powiedzieć brutalnie, zimy nie przespaliśmy. No było to dość zadanie karkołomne, ponieważ otrzymaliśmy na to zadanie maksymalnie 300 tysięcy w rezerwie budżetowej od pani prezydent i doskonale wiedzieliśmy, że to są środki w przypadku innych klubów, które nawet nie pozwalały na modernizację dwóch Jupiterów. Natomiast no, nasz pomysł był zupełnie inny. Było takie alternatywne rozwiązanie, że po rozmowach z Bielsko-Białskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, dokładnie z dyrektorami Kołodziejem i Janią, odkupiliśmy od nich 192 projektory firmy Disano, które służyły im na starym stadionie. Tak się składa, że oni mieli dwa przetargi na całość tego zestawienia, tak samo z szafami sterującymi, z innymi takimi detalami technicznymi. Natomiast udało nam się to odkupić za naprawdę dla nas świetne pieniądze i stąd jak gdyby to był taki fundament do modernizacji tego oświetlenia, które do tej pory tutaj było na Miejskim. Później okazało się, że te oprawy są zdecydowanie mniejsze i w celu jak gdyby polepszenia jakości możemy jeszcze dołożyć do każdego masztu 6 nowych opraw Disano, które udało nam się tak samo w tych środkach kupić. No i dwie firmy jastrzębskie. Tutaj naprawdę czapki z głów przed panem Piotrem Możwiło i panem Darkiem Putkowskim podjęły się tego zadania. Do tej pory, mimo troszkę niefajnej pogody, czyli jak gdyby silnych wiatrów i deszczy, te prace nie były zagrożone. Jesteśmy na ostatnim etapie. Dzięki przychylności firmy Technolight, której też bardzo serdecznie dziękuję z Częstochowy, robimy tak zwane nacelowanie projektorów. Czyli wiąże się to ze specjalnym schematem komputerowym, jak dana oprawa ma być ukierunkowana na stadion, żeby spełniać wszystkie wymogi licencyjne, a przede wszystkim po transmisję telewizji Polsat, która będzie transmitować dalej mecze pierwszej ligi piłki nożnej w Polsce. No i myślę, że ten pierwszy mecz z Wigramy Suwałki no, będzie takim podsumowaniem tego wszystkiego, co zrobiliśmy, czy chcieliśmy zrobić. Na pewno wizyta kolejnych delegatów będzie gdzieś tam jeszcze wskazywała na jakieś drobne zalecenia. One się pojawiają cały czas, aczkolwiek wszyscy podkreślają, że bardzo pozytywnie odbierają te zmiany, które tutaj nastąpiły, bo zrobiliśmy zdecydowanie nawet więcej niż te zalecenia.
Nie wszystko da się zrobić, choćby przenieść szatnie sędziów bardzo szybko na poziom zero, żeby było koło pokoju antydobiegowego i szatni zawodników. No ale to nie są jakieś takie rzeczy, które powodują złą opinię czy jakiś niesmak. No tak jak mówię, światła były priorytetem, udało się z tego wyjść i mimo jakichś tam komentarzy na niektórych komercyjnych portalach miasta, że ten, kto to wymyślił, powinien wziąć się, przebadać czy zrobić sobie jakieś testy na poczytalność wręcz, czyli jak gdyby biło to bezpośrednio do mnie, do autora tego pomysłu. No mam nadzieję, że będzie miał, że tak powiem, kwaśne jabłko w gardle, bo wszystko udało się i mam nadzieję, że te nowe Jupitery będą świecić ku chwale i zwycięstwom GKS-u Jastrzębie. Wszystko się uda, Państwo idą z przygotowaniem jak burza, nie pozostaje nam nic innego, jak już czekać na to rozpoczęcie rundy jesiennej, gdzie wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Dziękuję Panu bardzo za dzisiejsze spotkanie. Miejmy nadzieję, że tak będzie, a że piłkarze pójdą jak burza i będą wykorzystać atut swojego boiska do ping kibiców i będą zdobywać cenne punkty. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.